Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej waszym pytaniom biblijnym. Właśnie przenieśliśmy się do studia Amazing Facts. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy odpowiadać na wasze pytania. Zawsze niecierpliwie czekamy na ten czas. Pastorze Doug, czy jesteś gotowy? Myślę, że tak. Nasze pierwsze pytanie dzisiaj. Dlaczego Biblia w tak drastyczny i obrazowy sposób opisuje ludzkie grzechy? Bóg nie upiększa rzeczywistości, między innymi dzięki temu wiemy, że Biblia jest prawdziwa. Przedstawia ona ludzkie zmagania i nie ukrywa ich przed nami. To bardzo realistyczny opis, który pomaga nam zrozumieć, że grzech spowodował na świecie wiele zła i skrzywdził ludzkość. Gdyby Biblia była baśnią lub przypowieścią, być może nie pokazywałaby nam tych wszystkich problemów. Stanowi ona jednak precyzyjny opis walki pomiędzy dobrem i złem. Słowo Boże jest wierne i dokładne. Oczywiście są w Biblii pewne historie, których nie czytamy dzieciom, kiedy po raz pierwszy uczymy je o Słowie Bożym, ale wiemy, że w późniejszym czasie tak czy inaczej przeczytają te trudniejsze fragmenty, na przykład historie wojen czy intryg, które brzmią bardzo drastycznie. Myślę, że jedną z bardzo pozytywnych rzeczy, jakie możemy znaleźć w opisach tych wydarzeń, jest to, jak Bóg zmieniał prawdziwych ludzi. Mamy tam rzeczywiste problemy i zmagania. To daje nam nadzieję na to, że my też możemy doświadczyć wspaniałych rzeczy. Kolejne pytanie. Czy cała Biblia jest natchniona, czy tylko niektóre jej części? W drugim liście do Tymoteusza czytamy, całe Pismo przez Boga jest natchnione. Jezus powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Jest coś nadnaturalnego i cudownego w sposobie, w jaki Bóg zachował i utrwalił treść Pisma Świętego. Nawet w podejmowaniu decyzji, które księgi zostały uznane za święte. Pozostałe księgi mogą również być wartościowe, ale nie zostały ujęte w świętym kanonie. Księgi, które mamy teraz w Nowym Testamencie, zostały uznane przez większość ojców wczesnego Kościoła. Oczywiście ich autorami byli apostołowie. Stary Testament został napisany przez proroków, królów, patriarchów natchnionych przez Ducha Świętego. Biblia mówi, że proroctwo wypowiadali święci ludzie Boży, natchnieni będąc przez Ducha Świętego. Jeśli istnieje święta, godna zaufania i natchniona komunikacja pomiędzy niebem a ziemią, Biblia jest jej najlepszym przykładem. Kiedy ojcowie Kościoła ustalali kanon Pisma Świętego, szczególnie Nowego Testamentu, zwracali uwagę na to, aby autorstwo poszczególnych ksiąg było bezsprzecznie udowodnione. Było to jedno z kryteriów. Warto odnotować, że z wyjątkiem Pawła wszyscy autorzy ksiąg Nowego Testamentu byli naocznymi świadkami dzieła Chrystusa. Oczywiście Paweł spotkał Jezusa i się nawrócił, ale nie było wątpliwości, że wszystkie te księgi zostały napisane właśnie przez te osoby. Nawet jeśli za życia Jezusa Paweł nie uważał się za chrześcijanina, to jednak żył w jego czasach, znał jego rzeczywiste nauki i wiedział, kiedy dokładnie Chrystus był na ziemi. Następne pytanie. Jak przekonać osobę, która wierzy w ewolucję, że Biblia jest prawdą? W dzisiejszym społeczeństwie wiele osób wyznaje ewolucyjny światopogląd. Jak do nich dotrzeć? Przede wszystkim nie możesz ich przekonywać. Innymi słowy, kłótnia na ten temat to nie najlepszy sposób. Mark Twain powiedział kiedyś, człowiek przekonany wbrew swojej woli ma wciąż to samo zdanie. Możesz próbować z nimi dyskutować, jednak wielu z nich nie chce zmienić zdania. Jeśli bowiem przyznają, że Bóg istnieje, będą musieli zaakceptować fakt, że życie ma cel, a na nich samych leży odpowiedzialność za jego wypełnianie. To sprawia, że niektórzy się denerwują i nie chcą uznać istnienia kochającego Boga i tego, że Biblia jest prawdą. Osobiście próbowałbym rozmawiać z nimi na podstawie proroctw biblijnych. Świadomość, że Bóg przewidział przyszłość w tak dokładny sposób,
pozwala wierzyć, że On jest ponad czasem, a wtedy łatwiej jest uwierzyć w pozostałe części Biblii. Myślę, że mamy wiele dobrych programów dotyczących ewolucji i pokazujących, że stworzenie to bardziej realny scenariusz. Niektóre historie biblijne, na przykład historia potopu, zapisana w Księdze Rodzaju, odpowiadają na wiele pytań dotyczących tego, co dzisiaj dzieje się na świecie i w przyrodzie. Muszle odkryte ponad 1,5 kilometra nad poziomem morza w górach Colorado, w jaki sposób się tam znalazły. Potop wyjaśnia to i wiele innych rzeczy, takich jak masowe mogiły zwierząt. Możemy więc powiedzieć, że Biblia zawiera stwierdzenia naukowe. Ktoś pyta o werset 3-7 z 3 rozdziału 2 listu do Koryntian. Is the verse 2 Corinthians 3 and it's verse 3. Verse 3 and verse 7. While you look that up, I'll read the pytanie brzmi. Jestem osobą, która dopiero od niedawna zachowuje szabat, czyli czwarte przykazanie. Natknąłem się na pewne niejasne dla mnie wersety dotyczące prawa. Proszę o pomoc w ich zrozumieniu. Paweł pisze tutaj, zacznę od wersetu 2. Wy jesteście naszym listem napisanym na naszych sercach, którzy znają i czytają wszyscy ludzie. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusa, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach ludzkich serc. Apostoł nie mówi tutaj, że 10 przykazań przestało obowiązywać. Mówi jedynie, że nowe przymierze jest zapisane w naszych sercach. Całe prawo Boże zostaje wpisane w nasze serca w sensie duchowym. Spróbuję to wyjaśnić. Jezus pokazał, że każde przykazanie ma również aspekt duchowy. Litera prawa mówi, nie będziesz zabijał. Duch prawa dodaje, jeśli gniewasz się na swojego brata bez przyczyny, jesteś winien morderstwa. Nie chodzi więc tylko o działanie, ale o całą postawę. Litera prawa mówi, nie będziesz cudzołożył. Duch uzupełnia to przykazanie, nawet nie myśl o tym w swoim sercu. Chodzi o postawę. Biblia mówi, nie będziesz kłamał. Jezus dodaje, niech wasze tak znaczy tak, a nie znaczy nie. Bądź szczery w komunikacji z innymi. W ten sam sposób litera prawa mówi, pamiętaj na dzień szabatu. Oznacza to, że powinniśmy przyjść do Jezusa i mieć pokój w naszych sercach. Każda zasada duchowa ma podstawę w prawie literalnym, które nadal obowiązuje. Nie mamy jednak być legalistami w jego przestrzeganiu, ale zwracać uwagę na jego ducha tak samo jak na jego literę. Przypomina mi to fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy po nadaniu Dekalogu Izraelici obiecali, że będą czynili wszystko, co Bóg im nakaże. Oby ich serce pozostało takie, aby się mnie bali i strzegli wszystkich moich przykazań. On pragnie, żeby zachowywanie Dekalogu wypływało z miłości do Niego i z miłości do bliźnich, która stanowi podstawę całego prawa. Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób możemy stać się święci? Są dwa sposoby, żeby doświadczyć świętości. Po raz pierwszy staje się to, gdy przychodzimy do Chrystusa. Możemy powiedzieć, że otrzymujemy ją przez usprawiedliwienie. On uznaje nas za świętych. Kiedy pokutujemy za nasze grzechy, On patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Nie polega to jednak tylko na tym, że On przykrywa nasze winy. Kiedy za Nim podążamy, On przemienia nas w procesie zwanym uświęceniem. Chodząc za Nim, uczymy się nowego życia. Odwracamy się od tego, co złe i czynimy to, co dobre. Słowo święty oznacza odłączony. Kiedy przyjmujemy Jezusa i powierzamy Mu nasze życie, stajemy się odłączeni dla Niego. Panie, należę do Ciebie. Jestem dla Ciebie odłączony. Podobnie jak to jest w małżeństwie, które jest nazywane świętym związkiem. Małżonkowie mogą czasem mieć różne zdania, ale to nie oznacza, że nie są świętym związkiem. Są odłączeni dla siebie nawzajem. Zawarli przymierze. Kiedy zawieramy przymierze, jesteśmy zdeterminowani i poświęceni, żeby służyć Bogu i odwrócić się od naszych grzechów. Wtedy pojawia się świętość. Mamy tutaj pewną parę, która pyta, czy w dzisiejszych czasach powinniśmy mieć dziecko, skoro świat właściwie jest w rozsypce? Patrząc na to, co dzieje się wokół, zastanawiamy się podwójnie. Jestem daleki od tego, żeby mówić jakiejkolwiek parze, czy posiadanie przez nią dzieci jest wolą Bożą. Wiem, że już 100 lat temu niektórzy pastorzy mówili, Pan przyjdzie wkrótce, nie miejcie dzieci. I niektórzy stracili okazję, żeby cieszyć się potomstwem.
Myślę, że powinniście modlić się i szukać Bożego pokoju w tej sprawie. Jezus powiedział, a biada ciężarnym i karmiącym w owych dniach, w których będziemy musieli uciekać, żeby ratować życie. Nie wiemy dokładnie, kiedy to będzie, ale życie w obecnym czasie jest trudne. Ktoś inny pyta, czy chrześcijanin powinien angażować się w działalność sekretnych stowarzyszeń, takich jak wolnomularze? Nie, ponieważ w chrześcijaństwie nie ma nic sekretnego. Ktoś kiedyś powiedział, nie ma czegoś takiego jak sekretny chrześcijanin. Albo twoje chrześcijaństwo zniszczy twoją dyskrecję, albo twoja dyskrecja zniszczy twoje chrześcijaństwo. Prawdziwy chrześcijanin nie może trzymać tego w tajemnicy. Ktoś, kto należy do sekretnego stowarzyszenia, a jest ich bardzo wiele, musi się ukrywać. Chrześcijanie powinni być otwarci i szczerzy w kwestii tego, w co wierzą. Wszystkie te tajemnicze rytuały i podobne rzeczy są trochę podejrzane, a niektóre z nich mają swoje korzenie w pogaństwie, a nawet w satanizmie. Jako chrześcijanie powinniśmy być ostrożni w przypadku organizacji, które wymagają dyskrecji. Jezus nie brał udziału w niczym takim. Czy chrześcijanie powinni medytować? Słowo medytacja wiele razy pojawia się w Biblii. W psalmach Dawid mówi o tym, żeby medytować o Bożym prawie. Ale medytacja chrześcijańska zdecydowanie różni się od medytacji wschodniej. Interesowałem się tą drugą. Polega ona na tym, żeby oczyścić umysł. W kółko powtarzasz różne mantry i po jakimś czasie twój umysł jest jakby pusty, ponieważ powtarzasz puste słowa, które nie mają żadnego znaczenia. W ten sposób usuwasz problemy ze swojej świadomości i tworzysz stan pozornego szczęścia i błogości, które nie są prawdziwe. Ale to nie rozwija twojego umysłu, a jedynie go pustoszy, a ty osiągasz fałszywy spokój. Prawdziwa medytacja polega na rozmyślaniu o wielkości Boga. Twój umysł się rozwija. Bóg mówi, chodźcie więc, a będziemy się prawować. Jest to więc proces poznawczy, podczas którego kontemplujesz cudowność Bożego Słowa. Na tym polega medytacja nad Słowem Bożym. Obcowanie z Jezusem, a nie medytacja wschodnia, która opróżnia twoją głowę. A ty wypełniasz ją czymkolwiek, co się pojawi. Mamy kolejne pytanie. Prawdopodobnie ta osoba chce podzielić się odpowiedzią z kimś innym. Gdzie w Biblii mogę wyraźnie zobaczyć, że Jezus jest Bogiem? Wspaniałe pytanie. Niektórzy wciąż zastanawiają się, jak to możliwe, że Jezus był człowiekiem, a jednocześnie pozostał Bogiem. Biblia mówi, na początku stworzył Bóg. W Ewangelii Jana 1 czytamy, że świat powstał przez Chrystusa, więc Chrystus jest Bogiem. Biblia mówi także, że tylko Bóg powinien być czczony. Jest to zapisane w Dekalogu. A w liście do Hebrajczyków czytamy, że nawet aniołowie oddają mu cześć. Biblia mówi, że tylko Bóg może przebaczać grzechy. Jezus przebaczał grzechy. Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Ewangelia Marka, rozdział 2. W pierwszej królewskiej czytamy, że tylko Bóg zna myśli ludzkiego serca. Jezus wiedział, co jest w człowieku. Mówią o tym Jan i Marek. Jezus znał ludzkie serca. Kiedy więc patrzymy na różne definicje i cechy Boga, widzimy, że Jezus pasuje do nich wszystkich. Nawet starotestamentowi prorocy, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza, wskazują na cechy, które pomagają nam rozpoznać Chrystusa jako część boskości. Sam Jezus powiedział, będę z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Jedną z cech Boga jest wszechwiedza. Jak mógłby znać wszystkich ludzi i słyszeć wszystkie modlitwy jednocześnie, gdyby nie był wszechwiedzący? Jak mógłby być ze wszystkimi jednocześnie, gdyby nie był wszechobecny? Jezus wypełnia więc wszystkie kryteria boskości. Dzisiaj rano przyszła mi do głowy pewna myśl dotycząca wiarygodności Chrystusa w Biblii. Albo wierzysz, że On jest Synem Bożym, albo wierzysz, że jest mistrzem kłamstwa. Czytając Biblię, nie da się dojść do wniosku, że Jezus był po prostu dobrym człowiekiem, który głosił pewne rzeczy. Jezus twierdził, że jest jedno z Ojcem. Powiedział, widząc mnie, widzieliście mojego Ojca. Musimy więc zaakceptować Jego słowa. On jest Bogiem. Następne pytanie. Gdzie mieszka Bóg? Mówiliśmy przed chwilą o wszechobecności Boga, jednak Biblia mówi, że chociaż Bóg jest duchem, ma również postać materialną.
Jest bowiem miejsce nazywane rajem, gdzie mieszka Bóg. Jezus nauczył nas modlitwy zaczynającej się od słów Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jest więc miejsce, stolica kosmosu, które nazywamy niebem albo rajem, miejsce zamieszkania Boga. Paweł napisał, że został porwany do trzeciego nieba. Izajasz w 6 rozdziale swojej księgi opisuje wizję, w której widział Boga siedzącego na tronie w świątyni. Ziemska świątynia została zbudowana na wzór niebiański. Bóg siedzi na tronie w miejscu najświętszym całego wszechświata. Nie ma nic świętszego niż to. Nawet Daniel powiedział, widziałem Syna Człowieczego wprowadzonego przed oblicze Starodawnego. Wydaje się więc, że Bóg ma miejsce, w którym może być określony w czasie i przestrzeni, ale On może istnieć również poza czasem i przestrzenią. Kolejne pytanie. Skąd mogę wiedzieć, że naprawdę wybaczyłem innemu człowiekowi? Przebaczenie to wybór. Możesz jednak nadal pamiętać, co zrobiła ci ta osoba. Pamiętam pewną historię. Clara Barton, ta słynna pielęgniarka, była dobrą chrześcijanką. Pewna osoba strasznie się z nią pokłóciła i mówiła o niej okropne rzeczy. Jeden z jej przyjaciół zapytał, pamiętasz, co on powiedział? Dokładnie pamiętam, że mu to wybaczyłam. Chociaż chcesz wyrzucić to z myśli, to może powracać, ale wybrałeś przebaczenie. Traktujesz tę osobę, jakbyś jej wybaczył. Nie wspominasz o krzywdzie. Jeśli ktoś ciągle wypomina ci, co zrobiłeś, zaczynasz zastanawiać się, czy naprawdę ci wybaczył. Powinniśmy zrobić wszystko, co możemy, żeby wybaczyć. Nie potrafimy zapomnieć tak, jak Bóg zapomina o naszych grzechach. Ktoś pyta, pastorze, czy możesz wyjaśnić, co oznacza wiara bez uczynków? Są ludzie, których wiara jest powierzchowna. Twierdzą oni, że wystarczy przyjść do Jezusa i uwierzyć w to, że On umarł za nasze grzechy. Nie chcą oni jednak uwierzyć w Niego w tym sensie, że nie chcą żyć w Nim. Chrystus powiedział, jeśli we mnie wierzysz, pokaż swoją wiarę poprzez działanie. Dodał, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mego Ojca. Jeśli twierdzimy, że wierzymy w słowa Jezusa, przyjdź do mnie, żałuj za swoje grzechy i podążaj za mną, a potem wracamy do dawnego życia, to jest wiara bez uczynków. Nie pociąga ona za sobą działania. Tak naprawdę wcale do Niego nie przychodzimy i nie pozwalamy Mu się zmieniać. Inna osoba zastanawia się, czy okazywanie posłuszeństwa buduje moją wiarę. Czy uczynki budują moją wiarę? Tak. Myślę, że kiedy robimy kolejne kroki, nasza wiara się wzmacnia. Nawet posłuszeństwo jest aktem wiary, bo Bóg obdarza nas łaską, dzięki której okazujemy posłuszeństwo. Gdy wzrastamy w wierze i mówimy, Panie, nie wiem jak to zrobić, ale modlę się o Twoją łaskę i siłę, wtedy On wzmacnia naszą wiarę i obdarza nas dodatkową siłą. On zawsze pomaga nam w tym, czego od nas wymaga. Przed nami ostatnie pytanie. Czy możliwe jest naśladowanie Chrystusa bez przyłączania się do jakiejkolwiek denominacji religijnej? Myślę, że to dobry punkt wyjścia. Każdy może przyjść do Jezusa bez względu na to, gdzie jest. Mam nadzieję i modlę się o to, że nasz program również się do tego przyczyni. Ale potem pragniesz stać się częścią rodziny kościelnej. Kiedy jesteś małą owieczką i znajdziesz się sam w lesie bez opieki, zjedzą cię tam wilki. Jezus mówi, że stajemy się częścią Jego ciała. Jesteśmy w Chrystusie. Bycie częścią rodziny kościelnej to część doskonałego planu Bożego. Bóg daje nam różne dary i umiejętności, którymi powinniśmy dzielić się z innymi. Chcemy więc ich używać w środowisku kościelnym. Oczywiście. Tak naprawdę nie możemy być duchowo zdrowi, jeśli się izolujemy. Znam wiele osób, które uczestniczą w nabożeństwach tylko przez internet. Oczywiście Bóg nas wspiera, ale to nie jest Jego ideał. On powiedział, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Zgromadzajcie się razem, mamy zbierać się wspólnie. Mówi o tym wiele fragmentów biblijnych. Spoczywa na nas odpowiedzialność i nie chcemy jej zaniedbać ani stracić. Nasz program nagrywamy 31 października w Halloween, zatem będziemy wkrótce rozmawiać o tym, co mówi Biblia na temat śmierci. Duchy zwodzące. Nie możecie przegapić tego odcinka opartego o treść Apokalipsy. A więc do zobaczenia.